Jak stajesz oko w oko z tym dziwnym człowiekiem, nie sposób nie stanąć na baczność. On na przykład nie miał dóbr. On nie był człowiekiem przywiązanym do rzeczy, prawda? On był takim, no byśmy powiedzieli, na świeże stosunki abnegatem. Przekazałem dla Meksykanu domy, dla Jarka takiego. Bardzo lubił grać w szachy, gdzie już potrzebował tylko jednego partnera. A potem stawiał tylko pasjanse. Każdą z kobiet pojawiających się w jego życiu Piłsudski traktował jako centrum swojego świata. Jego miłości były autentyczne, pełne pasji. Założył dla niej pierścioneczek na rąk. On nigdy się nie poddawał. Poddał się raz śmiertelnej chorobie.